Przygotuję dzisiaj klopsy, ale nie w sposób tradycyjny, bowiem zrobię je z grzybami leśnymi. A zatem będziemy potrzebowali solidną porcję grzybów. Ja tutaj mam podgrzybki, one są już obgotowane i drobno posiekane. Na tę porcję grzybów potrzebujemy około kilograma mięsa. Ja mam akurat z łopatki wieprzowej i wołowiny. Będzie potrzebne jajko, także cebula, dwie cebulki mam drobno posiekane, solidna porcja majeranku, porcja świeżo zmielonego pieprzu, oczywiście będzie potrzebna również sól i będziemy smażyć na oleju kujawskim. Ja dodam jeszcze posiekaną natkę pietruszki. Zacznę od podsmażenia cebulki i grzybów, a to dlatego, żeby odrobinę przystygły. A zatem zabieram się do pracy. Na rozgrzany olej wrzucam cebulkę i podsmażę do momentu zeszklenia. Odrobinkę posolę. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam grzybki. Wszystko przemieszam i będę podsmażała około 5 minut, ponieważ grzyby wcześniej były oczywiście już podgotowane. Mam też je drobno pokrojone, więc 5 minut w zupełności wystarczy. Grzybki mam już prawie podsmażone. Wstępnie jeszcze troszeczkę posolę. Przemieszam i za moment wyłączę gaz. Ponieważ ja dzisiaj będę podawała klopsy z ziemniaczkami, odłożę trochę grzybków, żeby okrasić ziemniaki. Podsmażę je potem na masełku. Grzybki cudownie pachną, a zatem wyłączam gaz i odstawiam do przestygnięcia. Kończę siekać pietruszkę. Dzięki temu nasze klopsy będą smaczniejsze, będą ładniej wyglądały, no i będą oczywiście zdrowsze. Mięso wyłożyłam do miski. Przerzucam pietruszkę, matkę pietruszki. Dodaję dwie solidne szczypty soli. Odmierzoną porcję pieprzu. To jest tak mniej więcej płaska łyżka. Solidną porcję majeranku. Jajko. I na razie wrzucę łyżkę bułki tartej i zacznę wyrabiać, a za moment dodam przestudzone grzybki. Wszystkie składniki teraz ze sobą połączę. Dodaję grzybki, taką solidną porcję. Wszystko razem przemieszam. Zobaczę, jaka będzie konsystencja, ale już widzę, że będę musiała dodać trochę bułki tartej. Ponieważ mam tutaj dużo składników, bo ich sporo mięsa i grzybów, to dodam 3 łyżki bułki tartej. O. I wszystko ponownie wyrabiam. Przygotowuję już klopsiki do smażenia. Uformowałam już wszystkie klopsiki. Z tej porcji mięsa, grzybków wyszło mi 16, ale widzicie, że są to takie większe. Ziemniaczki się gotują, a ja przystępuję do smażenia. Olej mam już dobrze rozgrzany. Wkładam nasze pięknie wyglądające klopsiki i będę podsmażała, no w sumie około 5 minut, 3 minutki. Tak myślę, że to będzie 3 minutki z jednej strony i potem już krócej z drugiej strony. Powiedziałam,
Wytwarzanie kotlecików trwało około 6 minut. Zobaczcie, jaki mają przepiękny kolor i cudownie również pachną. Zdejmuję z patelni i zabieram się za usmażenie drugiej porcji. Pyszne danie mam już gotowe. Doskonałe klopsy z dodatkiem grzybów. Wszystko i wygląda, zobaczcie, rewelacyjnie i równie świetnie smakuje. Jeszcze odrobinę natki pietruszki na ziemniaczki i danie doskonałe mam już gotowe. Jak widzieliście, nie jest zbyt skomplikowane jego przygotowanie, a smakuje naprawdę bardzo dobrze. A zatem polecam i życzę smacznego.